Dużo starsi panowie napastują nieletnią Roxanę Węgiel. Obrzydliwe, co trzeba mieć w bani. Roxana Węgiel, 17 lat, opowiedziała właśnie o dużo starszych mężczyznach, którzy coraz częściej przychodzą na jej koncerty i dążą do kontaktu fizycznego. Nastolatka przyznaje, że coraz bardziej ją to przytłacza. Wiadomość o zachowaniu starszych panów względem Roxany oburzyła też internautów. Obrzydliwe, co trzeba mieć w bani, mówię o facetach, czytamy na początku najpopularniejszego komentarza. Roxana Węgiel weszła do naszego rodzimego show biznesu, gdy miała zaledwie 12 lat, być może dlatego wielu wciąż widzi w niej małą dziewczynkę. Tymczasem Roxana ma już 17 lat i coraz śmielej eksperymentuje ze swoim wizerunkiem i stylizacjami. Jej metamorfozy odbijają się w sieci szerokim echem, część internautów jest zdania, że są zbyt wyzywające, jak na młodociany wiek piosenkarki. 17-latka udzieliła właśnie wywiadu Pudełkowi, w którym zwierzyła się, że na jej koncerty oprócz jej rówieśników przychodzi coraz więcej znacznie starszych mężczyzn. Kilka razy doszło do bardzo nieprzyjemnych sytuacji z ich udziałem. Starsi panowie dążyli bowiem do fizycznego kontaktu z nastolatką. Roxana z ulgą przyznaje, że może liczyć na wsparcie ochrony. Patrząc na to, w jakim wieku teraz jestem, to też zauważam, że jest więcej takich starszych panów, którzy przychodzą na moje koncerty. Nie ukrywam, że czasami to jest takie mocno przytłaczające, kiedy starsi mężczyźni za bardzo próbują dążyć do kontaktu fizycznego. Czasami zdarzało się tak na koncertach. Wyczuwam takie sytuacje. Trzeba na nie uważać, ale face to face rzadko się zdarza, żebym miała przykre sytuacje, wyznaje Roxana Węgiel. Czytelnicy portalu nie kryją oburzenia zachowaniem starszych panów względem nastolatki. Obrzydliwe. Co trzeba mieć w bani, mówię o facetach. To jest nastolatka, prawie każda przechodzi przez etap kombinowania z makijażem, chce być starsza niż jest, ale to nadal dziecko. Ale dorośli faceci powinni mieć więcej oleju w głowie. I niech mi nikt nie pisze, że po co się postarza makijażem, że sama chce czy coś w tym stylu. Jeśli ktoś myśli, że makijaż czy ubiór to zaproszenie do molestowania, to polecam iść na leczenie. Czytamy w najpopularniejszym komentarzu, który zebrał tysiące łapek w górę. Ja kiedyś myślałam, że stary chłop to jest niegroźny, że już nie może i tak dalej. Jednak bardzo się przeliczyłam. Tacy są najgorsi, dodaje kolejna osoba. Opublikuj twarze tych facetów, Roxi. Niech ich żony zobaczą, z kim żyją i czym się ich mężowie interesują. Policja się powinna nimi zainteresować, pisze kolejna internautka. A wy co myślicie o tej sytuacji? Piszcie w komentarzach.